mamo. Boże, jaki głos, co taki do szkoły? Wstajemy. Rano wstaje temu, co? Zjesz kciuka? Myślałam, że Misiu dostanie kwiatuszek. Robię tak, mam pryszcze. Będziemy jeść śniadanko. To są string hoppersy, takie makaroniki, a to są hoppersy. One często w środku są z jajkiem. Fajnie, bo dzisiaj w końcu mamy curry z piersią z kurczaka. Ja sobie pomagam łyżeczką. Mam wrażenie, że to mięso w końcu jest takie bez kości. No, to jest życie. A to jest właśnie ten coconut sambal. Bardzo dużo węgli w tej kuchni. Trochę mi leci po ręce, ale co tam. Pyszności. No i śniadania takie porządne jedzą, bo inne curry na śniadania. Pyszności. No i krot jest taki trochę naleśniczek. No i co? Dzisiaj w planie darzowanie. Chill, relaks. W ogóle mamy sąsiadów Polaków. Bliźniakami. Spotkaliśmy już drugą parę z dziećmi tutaj i to są Polacy. Mhm. To też tak fajnie pokazuje, że Polacy się nie cykają. To o czymś świadczy. Mhm. Też na tej grupie na Facebooku dużo ludzi pisze, że 2 plus 2, 2 plus 1, polećcie coś tam. Z dzieckiem tu spoko, ale tak sobie myślę, że na przykład z psem. Problemy nawet, są. Nawet małym. Jest dużo bezdomnych psów. Tak. I one jeszcze... Są dość terytorialne. Tak. Szczególnie w nocy. Poza tym hotele, na przykład tak jak w ten, co byliśmy wczoraj, ma swoje zwierzęta i tam kategoryczny zakaz jest psów. Mhm. Dzisiaj w ogóle trochę czytałam o niebezpieczeństwach czyhających tutaj w porę. Dwa dni przed wyjazdem. Nie no, żartuję. Coś tam wcześniej też patrzyłam. Tutaj były w ogóle ataki terrorystyczne 3 lata temu. W 2019 roku zginęło chyba 257 osób i to było właśnie na kościoły i jakieś tam miejsca turystyczne. Prawdopodobnie w tym 2019 to była odpowiedź właśnie na chrześcijańskie zamachy w chyba Nowej Zelandii. Oprócz takich niebezpieczeństw, o których mówię, wynikających z jakichś ataków, które, umówmy się, mogły być wszędzie. No to oczywiście zatrucie, które można jakoś walczyć, tak jak my, Gorbaczowem. Druga rzecz, no to jakieś choroby, malaria i denga, no ale to jest jednak rzadkość. Oprócz tego oczywiście zwierzęta, słonie, które mimo, że wydają nam się takie milutkie i wolne, przewracają samochody, są rozwścieczone. Dwie słyszałem historie. Pierwsza to taka, że słonie się wycwaniły, stoją na drodze, nie dają przejechać, dopóki nie dostaną jakiegoś owoca. Banana, arbuza, melona, mango. A druga jest taka, nasz kierowca, który nas wiózł do Jale, opowiadał nam historię, że też słonie trochę wariują. Nie wiem, czy to przez spotkania z ludźmi, czy po prostu też wśród słoni występują choroby psychiczne, albo może wścieklizna i po prostu tak dla sportu atakują samochody, bo mają taką... No taki może gorszy dzień. No trzecia rzecz to małpy. Jeszcze ze zwierząt, no to wiadomo, węże. Tutaj podobno jest bardzo duży wskaźnik, że ktoś zostaje ukąszony przez węża. Jakieś skorpiony. Są też warany i jaszczurki. Gniazdo warana. Pozdrawiamy zająca. Swojej wiedzy o CB. Czekam na pasznika, bo oczywiście zapomniał pieniędzy, bo była jedyna rzecz, którą miał wziąć ze sobą wychodząc z domku. I idziemy sobie plażować. Ty masz obroże? Ty jesteś czyjś?
Właśnie przyszliśmy na plażę i Maja nie pozwala mi surfować. Chciałem się z wami pożegnać. Gdybym nie wrócił, to pozdrówcie moją małżonkę i moją mamę i tatę, teściów również i szwagierka. Ale mnie wymęczyło. Usiadłem tu w cieniu. Niestety za mną chodzi taki mały generator, więc trochę może hałasować, ale mam nadzieję, że mnie słychać. Byłem na surfingu, nie brałem lekcji. Za surfing zapłaciłem 10 zł za godzinę. Lekcja kosztuje 60 zł za godzinę. Stwierdziłem, że w jeden dzień tak się nie nauczę, a coś się chociaż poruszam. W takim słoiczku mam soczek, 10 zł. Jest to przecier z mango, marakuj i ananasem. Pyszne. Pyszne. Przesadziłam ze słońcem, bo jestem po prostu czerwona. Przyszliśmy sobie do Malu Poke zjeść pokebola. Chcieliśmy coś lekkiego po prostu. Jeden jest z kurczakiem, a drugi jest z krewetkami. W menu jest jeszcze z tuńczykiem, ale go nie było już. Co to? No w ogóle to, jak ja się prezentuję, to jest po prostu hit. Spiekliśmy się mocno. Strasznie suchy. To jest mega suche. Mega suche. Suchota. Czyli porada, nie zamawiamy pokebola na Sri Lance. No. Staliśmy. Czerwoni jak raki. Masakra, patrzcie na moją nogę. A tu? Masakra. No. Chcieliśmy w jeden dzień nadrobić opalanie przez cały tydzień. Tak, a zrobiliśmy sobie totalną krzywdę i w ogóle mamy za sobą taką noc, się budziliśmy co chwila. Każdy ruch to po prostu ból, sami się wybudzaliśmy. No. Masakra. Nie, dzisiaj na plaży już nie możemy iść, choćbyśmy chcieli. Pójdziemy coś nagrać, nie? Tak, opatuleni w coś, nie wiem. Myślimy nad obwinięciem się w aloes. Jest taka usługa. No i dzisiaj wzięliśmy sobie śniadanie takie bardziej kontynentalne. Jajka, jakiś chleb tostowy. No i jeszcze tutaj chciałem zaznaczyć, że są niskie futryny. Walnąłem się w tą dzisiaj dwa razy. Raz też w futrynę, którą się wychodzi z tego obiektu całego. A tutaj tak przygrzałem, że ta glina się ukruszyła. Więc nie dość, że mam łeb spieczony, to jeszcze posiniaczony. Dobra, cali i czerwoni, pocimy się jak koty. Mamy wrażenie, że skorupa nam się tworzy na skórze. Idziemy na autobus. Po drodze jakiś balsam, aloes, coś. Tak, mam nadzieję, że kupimy aloes. Pozdrawiam was, ja, Michał i Axel z Guns N' Roses. Maszynik wziął te plecaki duże w rękę, a ja mam mały plecak na plecach. Odczuwam każdy krok na ramionach spieczonych, ale jest dobrze. Jesteśmy w autobusie, jedziemy sobie do Unawatuny. Oszczędziłem 4 zł na tuk-tuku, a przepłaciłem 28 na aloesie. Jeżeli myślisz, że w kamperozie buja, to przejedź się autobusem po Sri Lance. Jesteśmy już w Unawatuna, w naszym hotelu.
i idziemy na plażę. Tutaj mamy jeden z tańszych noclegów, bo wzięliśmy go tak naprawdę na jakieś pewnie północy, bo musimy bardzo wcześnie wyjechać, więc tak za bardzo nie wnikałam, czy jest jakiś super. Po prostu wzięłam to, co było w miarę blisko plaży i w miarę tanio. 80 zł za dwie osoby za noc. Ale patrzcie na to w ogóle. Ja się posmarowałam 50 i po prostu mam czerwone czoło, czerwoną brodę, nos, a tutaj na policzkach białe. Tak to wygląda. Via Beach. A tu mamy Shiprock. Ała. Szybkim chillu na plaży, przyszliśmy coś zjeść. Też na plaży tutaj, taka knajpka. No i mamy lankijskie curry z krewetkami, ryżem i mango oraz grillowany tuńczyk z opiekanymi ziemniaczkami, maniokiem i burrakiem. I takie widoczki. To jest margarita, a to jest jakiś marakujowy drinol, chyba z rumem? Ale gorąc. Wracamy do hotelu. Kiedy można kupić na przykład takie jajeczka świeżutkie na ściółce? Tu się zdejmuje buciczki. Ostatnia noc u Nawatuna. Piękna pogoda, proszę pana. Dobra, ostatnia noc, wyszliśmy z hotelu, umówiliśmy kierowcę na wieczór. Nie było to proste, trzeba było Google Translator. Jeszcze menadżer hotelu był na tyle uprzejmy, że zadzwonił do kierowcy i się upewnił, że przyjedzie. Otworzą mu bramę i nas gość zgarnie za cenę z piknik, czyli 7200. Powiem szczerze, że chyba osiągamy coraz lepsze poziomy jakby januszowania, targowania, ogarniania rzeczy jak najtaniej. Czyli tak, babka, która chciała od nas 13 koła, ma godzinę tutaj i stąd byśmy jechali jeszcze 2 godziny, czyli 2/3 drogi dla nas. Mielibyśmy się dzielić na pół, czyli wychodzi na to, że ona jakieś 26 tysięcy płaci za ten transport, a my 7200. Coś jeszcze tutaj byśmy zjedli szybko i uciekamy. Mango z marakują, to jest życie, moi drodzy. Ośmiorniczka, pire ziemniaczane i ryż. Próbuję. Trochę gumowe, ale smaczne. Uczone ziemniaki, ryże. Dobre, fajne. A ta zieleninka? To jest bardzo ciekawe. To jest jakiś glon. To nie jest grillowany. To jest dość na mokro. Dlaczego powiem? Że ten sos taki trochę winny. Jakiś czosnek, jakąś kwaskowatość. A miałaś mówić, że te listki to smażone. Ale dalej nie wiemy, co to za listki. Bo też wzięliśmy to danie nie tak stricte z karty, tylko po prostu tam sobie wybraliśmy jakby jakie owoce morza chcemy i oni po prostu zrobili nam takie wedle własnego uznania. Twarda ośmiornica. Świeża, nie była mrożona i za słabo ją rozbili, niestety. I się żuje. No, ciężko się gryzie. Myślałam, że może ten pierwszy kawałek taki tylko po prostu trafiłam. Ale no, na 10 kawałków może 2 trafiłam nie twarde. Nie rozbili jej, moi drodzy. Taki mamy klimat. Jedziemy. Są walentynki. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego z okazji walentynek. 2 godziny snu, człowiek by jeszcze trochę pospał. Kierowca przyjechał o czasie, wszystko spoko, pik mi działa w Nawatunie. Próbujemy się jeszcze zdrzemnąć i mamy nadzieję, że się zabierzemy na samolot. Cheers! Myślę, że będzie to bardzo ciekawy lot, bo oboje dostaliśmy miejsce na Jumpsuitie. Siedzimy tak naprawdę bez jakiegoś własnego miejsca. No ale ważne, że przepuścili tak. Nas już dalej. Załoga super. Będziemy jeszcze, myślę, informować. Udało
się załapać. Jeszcze 2 godziny lotu. Siedzimy sobie. Majka na jumpsicie, a ja w kokpicie. Haha. No ogólnie jest przepełniony samolot, ani jednego wolnego miejsca. Ja jeszcze mam o tyle dobrze, że z panem mechanikiem, który chodzi spać, wymieniam się na miejsca i ja wtedy siedzę w premium, więc fajnie. Dziękujemy panu. Tak, dziękujemy panu. No ogólnie bardzo miło, sobie tutaj siedzimy, piliśmy kawkę ze skrojonym mleczkiem, więc jakby wszystko super. Tylko no wiadomo, no tak trochę się tłamy, aczkolwiek no ja i tak jestem pod wrażeniem, bo ja już zaliczyłam 3 drzemki po godzinę, więc no super. Dziękujemy za łodzę, dziękujemy kapitanowi, szefowej, wszystkim. Wszystkim przyjaciołom pokładu. Którzy przyłożyli rękę do naszego sukcesu w powrocie do domu. Tak.